Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, który raz z kolei spotykamy się na panelu dyskusyjnym na temat imagoterapii. Jak wcześniej w moim odcinku numer 30/17 wcześniejszym uzgodniłem, że poinformowałem Państwa, że będę się teraz spotykał systematycznie, może co tydzień, czy kilka tygodni z Państwem, po to, żeby przedstawić moje metody imagoterapii. Celem moich programów jest to, żeby przybliżyć Państwu działanie metody imagoterapii opartej na hipnozie, hipnoterapii i innych metodach, które są uzupełnieniem moich seansów imagoterapii. W tym włączona jest regresja reinkarnacyjna w celach terapeutycznych oczywiście, regresja wieku, progresja, w tym umieszczone są inne zabiegi bioterapii, reiki nawet, czy wyrównywania energii, czyli pola, biopola człowieka, które jest nieodłączną częścią jego struktury energoinformacyjnej. To jest moim zamiarem. A przedmiotem dzisiejszego spotkania jest omówienie, na czym polega imagoterapia, czym jest. Jak już wcześniej Państwa poinformowałem, że imago jest to wyobraźnia, z którą należy pracować. Wyobraźnia, czyli architekt, który tworzy nasze plany życia. To, co dzisiaj jest, to, co dzisiaj się dzieje w naszym życiu, tu i teraz, jest efektem naszej przeszłości. Nasza podświadomość sama projektuje naszą przyszłość. Nasza podświadomość na bazie przeszłości tworzy pewne obrazy przyszłości. Nie może być przyszłości inaczej, jak jest dzisiaj. Jak jest dzisiaj, tak będzie jutro. Bo dzisiaj to jest to, co my tworzymy, planujemy, pracujemy, staramy się i z tego owoce mamy jutro. Można żyć tylko wyobraźnią. No niektórzy żyją wyobraźnią. Wyobraźnia jest potrzebna. Ale nadmiernie siedzieć w wyobraźni, tylko wyobrażać sobie coś pięknego, cudownego, ale nie tworzyć tego, to nie będzie się miało owoców. Wyobraźnia, wyobraźmy sobie, jest tu. Tu jest rzeczywistość. A ten odcinek nazywamy działaniem. Człowiek musi świadomie działać tu i teraz. Czyli tu i teraz to jest nasza świadomość, nasza logika, z którą my musimy umieć też pracować. Logiczne myślenie analityczne jest potrzebne. Tak, żeby umysł wyobrażeniowy, nieświadomy, z tym zawsze przy każdej rozmowie zaznaczam, że nieświadomość jest to wyobraźnia, jak Einstein określał i trzymał się tego dość kurczowo. Wyobraźnia, projekcja tej przyszłości. Wyobraźnia jest 90% naszego umysłu, do którego nie mamy na co dzień dostępu. Mamy dostęp tylko poprzez wyobrażanie, poprzez planowanie, zamyślenie, poprzez projekcję tego, co chcemy, żeby było w życiu. Jeżeli chcemy mieć dom, piękny dom, nie należy go tylko sobie wyobrazić, że będziemy w tym że ten dom będzie piękny i już sobie wyobraziliśmy i cały czas o tym myślimy pięknie. Wtedy pozostajemy tylko na poziomie wyobraźni. Gdzie jest działanie? Nie ma działania. Tylko wyobrażamy sobie ten dom, pragniemy. Pragniemy naszego życia szczęśliwego, radosnego, ale nic nie robimy, żadnych nie ma podwalin do tego, żeby realizować swoje marzenia. I to jest właśnie ten odcinek, który nazywam myśl działaniem. To nasz logiczny umysł służy do myślenia, do działania i utrzymania silnej woli przetrwania. Po to mamy logiczny umysł. Myśl, działaj, pracuj, twórz. Nie będzie działania, nie będzie nic wyobraźni. Wracamy do tego domu. Wyobraziliśmy sobie piękny dom, taki jak można sobie wyobrazić. Macie wizję, jeździcie po świecie i widzicie może dom na Florencji, może dom w Hiszpanii, może dom w tym, jakie te domy są. I sobie taki dom wymyślimy,
Ale musimy dać projekt do architekta, który musi nam dopracować. No więc dopracował nam. Co dalej jest? Skończyliśmy na projekcie, czyli wyobraźnia jest projektem. Teraz trzeba działać, tworzyć. Czy albo wziąć się, budować ten dom, zakasać rękawy, albo pracować i dawać pieniądze na budowę domu. Albo kupić taki dom, jak sobie wyobraziliśmy. Więc drugi plan to jest działanie, czyli fizyczne działanie, czyli musi być energia. Pierwszy jest poziom mentalny, drugi fizyczny. Zaraz dojdziemy do trzeciego, drugi energetyczny, a trzeci fizyczny. I teraz po wyobrażeniu projekcji mamy drugi tworzyć obraz swój, jak ten dom się buduje lub kupujemy ten dom, a żeby kupić dom trzeba dać pieniążki, zapłacić, czyli dać energię, za energię, bo to jest już energia, jest ten dom, kupujemy go, budujemy go lub ktoś buduje nam, ale wszystko jedno jest energia. Te pieniążki, które my zarobimy, przeznaczamy, czyli jest to energia. Pieniądz jest energią. Dom jest materią. Kupiliśmy ten dom. I teraz trzecia projekcja naszej wyobraźni ma być tworzyć na planie fizycznym. Kiedy wchodzimy do tego domu i już mieszkamy w tym domu, zagospodarowujemy jego i widzimy jego wnętrze. Dopóki jeszcze nie zadziałamy fizycznie, energetycznie, to nie ma co sobie wyobrażać, że mieszkamy już w tym domu, ponieważ nie było działania. I tak w naszym życiu i w naszej terapii jest, proszę Państwa. Osoby, które przychodzą do mnie, tworzymy pewne myślokształty, które nazywamy wyobraźnią. Wyobraźnią. Tworzymy wyobraźnię. Weźmy drugi przykład. No, mamy marzenie o samochodzie pięknym. Teraz samochodów jest pięknych. To nie kiedyś, że były serenki, tylko i warburki. Mamy wyobraźnię o pięknym samochodzie. Widzimy go z zewnątrz wpierw. To jest pierwszy myślokształt, który tworzymy. Bo musimy działać na trzech poziomach. Mentalnym, energetycznym, fizycznym. Czyli wyobraziliśmy sobie ten samochód i taki pragniemy. Można wejrzeć do środka, ale dopóki nie zapłaciliśmy, nie wchodzimy do środka. Drugi projekt wyobraźni naszej jest drugi plan na poziomie energetycznym, kiedy płacimy za ten samochód pieniążki, tak je wyobraziliśmy. Pracujemy na ten samochód i kupujemy jego, czyli widzimy, musimy stworzyć za ten samochód płacimy pieniążki. Po zapłaceniu pieniążków możemy dopiero usiąść za kierownicę i wyobrazić sobie, jak siedzimy za kierownicą, jedziemy do przodu, bijamy bieg i czujemy się w tym samochodzie, w swoim już samochodzie, po zapłaconej gotówce czujemy się dobrze. Nie można tylko wyobrazić sobie, że pragnę tego samochodu, ale muszę stworzyć myślokształty na trzech poziomach. Powtarzam i będę powtarzał mentalny, energetyczny, dopiero fizyczny. Nie można z mentalnego obrazu przejść na poziom fizyczny. To tak jakbyśmy przeskoczyli ten odcinek. Nie ma działania, nie ma pracy, nie ma udziału, nie ma wkładu energii i nie ma. Jest tylko myśl, potrzeba, pragnienie. I rzeczywistość, która będzie taka, bez działania, jaka będzie. Proszę Państwa, teraz przedstawię Państwu z mojej książki Autohipnoza świadoma, nieświadoma pewne myśli, które zawarłem tam, a one zostały dopracowane również w mojej nowej książce, która nazywa się, już jest przygotowana do wydania, Imagoterapia pozytywnego myślenia.
Później będzie druga część, imagoterapia pozytywnego działania. Właśnie w tej książce przedstawiam moje przemyślenia na temat, czym są marzenia. Pierwsza grupa to marzenia, które są związane z wiarą człowieka. A żeby one się spełniły, należy te marzenia realizować, a nie mieć tylko dalekosiężne jak gwiazdy na niebie, tak też napisałem. Marzenia mogą pozostać same w sobie, bez wdrożenia w życie. To, co wcześniej mówiłem. Marzymy o czymś, ale wierzymy w to jeszcze. Także te marzenia mają poparty być wiarą, że osiągnę ten sukces. Ale muszę pracować, muszę działać, muszę dawać energię z siebie. To są marzenia poparte wiarą. Drugie marzenia, druga grupa, to wizualizacja, to film, obraz, myśl o kształt, który tworzony jest przez wyobraźnię. Wizualizacja spełnia nasze pragnienia w postaci wizji i przebiegu zdarzeń. Na przykład chcemy kupić samochód, to już mówiłem Państwu, wyobrażamy sobie model i tak dalej, samochód ze wszystkimi szczegółami. To jest obraz wizualizacji twórczej. Tak tworzymy myślokształty, obrazy, myślokształty, które związane z tym, jak mówiłem o samochodzie, o domu. Taki obraz wyobraźni często powtarzamy kilkakrotnie. To właśnie przedstawiam, jak dochodzimy, możemy kierować naszą wyobraźnią. Że nie wystarczy raz pomyśleć, że taki będę miał dom, czy taki będę miał samochód, tylko wielokrotnie powtarzać. Do tego stopnia, aż kiedy zamykamy oczy, już go widzimy w wyobraźni. Widzimy go, bo cały czas tworzymy ten myślokształt, kiedy o nim marzymy i tworzymy myślokształt w postaci zdjęciu, filmu i widzimy wyobraźnię. Mówią, że podobno otrzymujemy to, co zamawiamy. Tak jest. Jak myślimy o tym, pragniemy, to dostaniemy to. Bo więc nasz obraz, myślokształt musi się przebić w przestrzeni mentalnej, aż dojdzie do realizacji lub samorealizacji. A więc zamówione w podświadomości już zostało złożone zamówienie. Podświadomość przyjmuje to zamówienie i czekamy na realizację. No to wtedy trzeba już działać. Trzecia grupa wizualizacji. Nie marzymy, nie oglądamy filmu o samochodzie, ale w trzeciej grupie wizualizacji działamy już. Wersja zdarzeń, jeżdżę wyobraźnią już tym samochodem, czyli jest to nasze działanie. W ten sposób już łatwiej wchodzić w taki wariant życia, w którym ten samochód czy dom jest wpisany na linię naszego życia, czyli w nasz życiorys, w naszą biografię, który widzimy, że siebie już w przyszłości w tym samochodzie. Czyli każdy ma linię swojego życia. Każdy pisze książkę o sobie. I ta książka musi być projekcją. Zanim coś napiszemy, to musimy tworzyć wyobraźnię. Ja to wiem, że te wszystkie książki są moim dziełem. Ja je pisałem. I wiem, że zanim było tu przeniesione, to wiele papierów musiało być zmienionych, przygotowanych do tej książki, aż czysto została esencja tego mojego zamysłu przeniesiona na tą książkę. Czyli wchodzi taki wariant udziału w tym programie, czyli widzimy siebie, kiedy uczestniczymy. Nie jako osoba trzecia, tylko my. Nie z boku widzimy siebie, tylko czujemy siebie w tym domu, w tym samochodzie, w tym życiu. Linia życia. Każdy ma swoją linię życia. Jak nie tworzy, nie ma wyobrażeń, to ma to, co ma. Dlatego ludzie różnie mają. Wizualizacja stanowi obraz, który należy wprowadzić w ruch wydarzeń. Wówczas taki obraz urzeczywistnia się. Ja tu się posiłkuję tym, żebym czegoś tu nie powiedział. Właśnie to są moje myśli, chcę zaznaczyć. Taki obraz urzeczywistnia się i przybliża ku celowym liniom życia.
Linia życia, ciągle mówię o linii życia, pisanej przez siebie książki, nagrywanych przez siebie filmu, w których mamy pewny scenariusz swojego życia. W takim przypadku potrzebny nam jest spokój, cierpliwość i upór, żeby dążyć do celu. I całym sercem dążymy do tego celu. Całym sercem, całą wiarą dążymy do celu. Wizualizacja obrazu z pewnością przyniesie nam rezultaty. Im bardziej wizualizujemy, tym bardziej widzimy wyraźniejsze. One później, jak z ciemności wychodzimy w jasność, zaczynają nam zapisywać się kontury, aż przychodzi prawdziwy obraz. Bo pierwsze jest myśl i myśl. Słowo jest działanie, a później mamy efekt tego obraz. Dążymy całym sercem i duszą. Ludzie, którzy chcą być bogaci i mieć dużo pieniędzy, często wizualizują sobie torbę wypchaną pieniędzy. Pecunia non ores, pieniążki nie świerdzą, trzeba je zbierać. Ale cóż z tego, że oni pozostają tylko na poziomie wyobraźni. Taka wizualizacja nie przyniesie pieniędzy. Nie wprowadza nas na linię życia, na której są te pieniądze. Ponieważ pieniądze nie są celem naszego życia, tylko są środkiem do życia. A więc bogactwa nie musicie sobie wyobrażać. Młodzi ludzie, młodzi dziewczyny wyobrażają sobie, jak mają mężczyznę gdzieś tam bogatego, stary, bogaty, młody, bogaty, nabity kasą i wtedy bez względu co idą w ciemno. No później mówią właśnie pecunia non ores, że pieniążki śmierdzą, bo już im dość pieniędzy, bo dostają za to, co chcą. Więc nie straszę, ale mówię, że każdy sam zarabia dla siebie pieniądze i one bardziej pachną, bardziej są smaczne, bardziej są dla nas, bo my wypracowaliśmy, to jest nasza energia, czyli pieniądze znowu są energią, nie są celem, energią są. Celem jest efekt, czyli rzeczywistość, jaka jest, mając pieniądze. Czyli wyobrażać sobie tylko pieniądze nie przyniesie pieniędzy, bo nie wchodzimy na linię życia, na której są pieniądze. Pieniądze nie mogą być naszym celem, już to mówiłem. Pieniądze to zaledwie atrybut, a nie środek, ani też cel życia. Koncentracja uwagi na celu to jedynie pragnienia. Pragnienia. Koncentruje się na celu swojego życia, czyli jestem tu i koncentruję się, że ja to mam już, ale nie ma ciągu linii życia. Na mojej linii życia nie ma zapisu działania. Działanie. Działamy. Zamiar musi być, który dąży do celu, ale jeszcze działanie. Wizualizację należy wdrożyć proces zmierzania do celu, czyli to działanie. Wszystko w życiu ma swoje podstawy oparte na naszych dotychczasowych możliwościach po kolei. I nie widzi siebie, że uczy się w szkole średniej, studia, następnie praca. Chce już być bogaty w szkole podstawowej. Pojedyncze ogniwa życia są ze sobą powiązane różnymi wariantami życia. Wizualizacja jest potrzebna w celu zmobilizowania naszych myśli jedynie w konkretnym kierunku realizacji celu i jakości życia. Stosując wizualizację, łączymy wewnętrzny zamiar z zewnętrznym zamiarem działania. To już mówiliśmy. W mojej pracy terapeutycznej zauważam, że życie jest snem na jawie. Śnimy, marzymy, tworzymy swoje wizje, wyobrażenia, ale je nie realizujemy. I dlatego to, co właśnie piszę, przy niektórych trzeba wybudzić z tego snu, z tej iluzji życia takiego bez działania. Musi być działanie. Trzeba wybudzić. To właśnie. Piszę właśnie o tym. Uważam, że połowę moich pacjentów podczas seansu hipnotyzmu
innego muszę wybudzać ze snu, w którym ten człowiek istnieje przez całe swoje życie. Wymiar czwarty, który nazywamy centralnym istnieniem w czasie snu fizjologicznego odpoczynku. Nazywam ten stan snu podróżą do podświadomości i taką podróż doświadczamy również w naszych snach fizjologicznych. W trakcie seansu hipnotycznego ciało fizyczne zostaje odłączone od ciała astralnego, zaś ciało eteryczne zostaje podtrzymane przez hipnoterapeutę na właściwej płaszczyźnie rzeczywistości. To mniej ważna sprawa, bo to jest sprawa już dotycząca techniki terapeutycznej. Czyli w tym czasie, może skrótowo powiem, w czasie seansu mamy troszkę stworzyć pewne obrazy działania, gdzie taka osoba widzi, żeby osiągnąć w życiu jakiś sukces, czy nawet studia, to trzeba skończyć szkołę średnią, trzeba zaliczyć maturę i następnie jest okres studiów, dopiero praca jest. Może nie wszyscy muszą kończyć studia, ale żeby osiągnąć jakiś sukces swój życiowy, to dobrze by było. W czasie snu hipnotycznego ciało fizyczne zostaje odłączone od ciała fizycznego. Ciało eteryczne zostaje podtrzymane przez hipnoterapeutę, to co mówiłem. W czasie snu hipnotycznego, podobnie jak w czasie snu fizjologicznego, zanurzamy w świat astralny, nazywany przez Gustawa Junga zbiorową nieświadomością. Na tym poziomie mamy dostęp do astralnych myślokształtów indywidualnych i zbiorowych. Nasze zbiorowe przekonania tworzą egregory, zasilane wyobrażeniami wielu osób, nawet tysięcy, milionów. Zbiorowy myślokształt tworzy egregory, nawet indywidualne, wspólne myśli, wyobrażenia, związane z przekonaniami ideologicznymi, religijnymi itd. Każda religia ma swój egregor, każda ideologia ma swój egregor, każda kultura ma swój egregor, każdy kraj, region ma swój egregor, każda rodzina ma swój egregor. Egregor jest to myślokształt, chmurka, w której kumulujemy wszystkie nasze myśli i działania, które wysyłamy, które tworzymy. One pozostają na poziomie mentalnym, czyli naszej jaźni, która tam pilnuje naszego zbioru informacji. To, co wysyłamy do góry, to z powrotem otrzymujemy. Tak jest, proszę Państwa. Otrzymujemy z powrotem. To, co siejemy, to zbieramy. W czasie seansu i magoterapii mamy doprowadzić do oczyszczania psychiki z tych wszystkich emocji niskiego pokroju, niższych czakry przy ziemi, czyli podstawy, czakry brzusznej, splotu słonecznego. Te trzy czakry pracujemy na tym, żeby oczyścić psychikę z emocji gniewu, bólu, pretensji, nienawiści, złości, agresji, tych wszystkich negatywnych, ciężkich, ziemskich wibracji. Dopiero idziemy do góry. I to już jest rolą terapeuty. Po co, żeby wyciszyć pacjenta? Boimy się często tego świata astralnego, czyli tej naszej wyobraźni, no bo to jest nasz program, z którym my żyjemy. Proszę Państwa, w moich książkach wiele napisałem na ten temat, zapraszam do lektury. Tu są płytki nagrania związane z tym, z czym my pracujemy, poczucie swojej wartości, pewności siebie, koncentracja pamięci, synchronizacja półkul mózgowych, uwolnienie emocji i wybaczenie, reinkarnacja nawet. O, proszę, tu znalazły się nawet rosyjskie płytki depresji. Nawet rosyjskie książki są
które wydałem w Moskwie. W sumie 10 książek, więc zapolecam tą lekturę swoją i zapraszam do zadawania pytań na temat, na te tematy. Przed przyjściem do mnie chciałbym, żeby każdy z Państwa oglądał wcześniej ten film. Czym jest hipnoza? Czym jest hipnoterapia? Czym jest imagoterapia? Dopracowałem swoje autorskie metody teraz imagoterapii, która jest pobudowana na hipnozie, hipnoterapii, bioterapii, energoterapii, czakroterapii, która pobudowana jest na całych strukturach biopola człowieka i jego nawet zasobów, myślokształtów pozostałych z poprzednich wcieleń czy żywotów, z którymi również pracujemy. Mamy zawsze, i to podkreślam, 3 podstawowe seanse przeprowadzić, które powinny być efektem naszej terapii. 3 podstawowe. Dostałbym naprawdę nagrodę Nobla, gdybym powiedział, że w moich przypadkach 3 podstawowe seanse załatwiają sprawę. Nie, proszę Państwa, 3 podstawowe seanse otwierają człowieka gotowego do dalszej pracy nad sobą. 3 podstawowe seanse mają na celu po to, żeby ten pacjent zmienił swoje myślenie, nastawienie, czy to będą nałogi, alkohol, narkotyki, czy będą to objawianie się nadwaga, która też związana z emocjami, gdzie potrzebujemy tego typu nałogów zależnie w celu przyjemnych doznań, hormonów szczęścia, bo to dają hormony szczęścia nasze uzależnienia, po to, żeby wyzbyć się lęków. Te 3 podstawowe seanse, pierwszy seans związany z regresją wieku, kiedy wracamy do dzieciństwa, do przeszłości, nawet do poprzednich wcieleń, po to, żeby uświadomić sobie, co jest przyczyną naszego problemu, gdzie tkwi przyczyna, czy ona tkwi w rodzicach, w rodzinie, czy samym wewnątrz. Mnie tkwi ta przyczyna, bo często narzekamy na innych, widzimy innych problem, ale swojego problemu nie widzimy i oskarżamy innych. No i tutaj właśnie to jest przedmiotem naszej terapii tutaj na miejscu. Wobec tego tak, jeszcze drugi sens, który będzie kodowaniem, programowaniem, polegający na tym, jak tutaj na tych płytkach nagrania są, które my programujemy, omawiamy, a tu słuchacie Państwo i to wgrywa się jako film Waszego życia, na linii Waszej życia, na linii życia. Trzeci sens jest progresja wieku, widzenie siebie w przyszłości, żeby widzieć, jak reagujemy już, uzbrojeni w dodatkowe afirmacje, czyli myślokształty i energię, która pomaga nam inaczej reagować już w swojej przyszłości. Potem po 21 dni według fizyki kwantowej wgrywa się nowy program. Słuchamy i wgrywamy w siebie. To jest taką formą energoinformacyjną, która wgrywa w siebie wszystko. To, co przeżywamy w życiu, widzimy, czujemy, to wgrywamy w siebie. Nawet ogrywamy siebie przebywając z ludźmi w środowisku takim jak praca, jak towarzyskie spotkania, ulica. Tam, gdzie przebywamy z tymi ludźmi, nabywamy od nich również programy. Dobre powiedzenie było i jest. Z kim przystajesz, tym się stajesz. Wgrywasz ten program bezkrytycznie i przyjmujesz to co mówią inni. No, dobrze weryfikować swoje zachowania i nie dopuszczać do wgrywania złego programu, ale dobre, wgrywajcie jak najwięcej. Przebywajcie ludźmi życzliwymi, ludźmi, którzy Wam nie tylko są życzliwi, ale Was wspierają w życiu, kochają Was i jest Wam dobrze z nimi. Omijać ludzi, którzy płaczą,
którzy narzekają, którzy bardzo mocno chorują, bo chcą chorować, bo to wszystko jest w nich i wy możecie to nabywać. Także z kim przestajemy, tym się stajemy. Ludzie już na wewnątrz są smutni, bo to, co mamy wewnątrz, to mamy zewnątrz. To widać po uśmiechu, jak emanują oczy, jak głowa uniesiona do góry, jak radość człowieku jest w uśmiech. To wtedy widzimy, z kim mamy do czynienia. Wgrywamy w sobie wszystko. I wgrywajcie Państwo jak najwięcej pozytywnych sugestii, afirmacji, które są związane z waszym poczucia wartości, pewności siebie nigdy za dużo. Niektórzy przychodzą, młodzi ludzie, i on mówi, że on ma pewność siebie, bo on ma pewność siebie, bo on jest przebojowy. Jego młody człowiek mówi, że go dziewczyny lubią, bo on jest przystojny, on pewny siebie. Powiem Państwu, że przychodzą do mnie ludzie z wyższej półki, ja bym to powiedział, no bo są niżej, są wyżej ludzie, tego nie jesteśmy jednakowi. Jeżeli ktoś tak mówi, to tak ma. Przychodzą ludzie, którzy są menadżerami, sportowcami, biznesmenami, są dyrektorami, ministrami i ciągle mówią, że chcą większe poczucie swojej wartości, pewności siebie. Bo im więcej dają, tym więcej chcą otrzymać od kogoś. Bo nie dają innym poczucie wartości, pewności siebie. Ale ktoś nie ma, to i nie da drugiemu, bo sam nie ma, choć mu się wydaje, że on jest. Że on jest właśnie tym. Tym, co myślimy, to mamy. Tworzymy własne obrazy tej rzeczywistości, poczucia pewności siebie. To płytka ciągle aktualna jest. Pewne jak w banku. Choć z bankami różnie jest. Są pewne banki, są niepewne banki. Wirtualne. I można sobie na poziomie mentalnym tylko stworzyć obraz, jakim się jest, ale nie emanuje się tym. Wobec tego zapraszam Państwa do współpracy, zadawania pytań i za każdym razem, co jakiś czas, będę przedstawiał nowe tematy. Następnym tematem będzie dzisiaj, w tym, może wiosna jest teraz, w takim czasie, kiedy chcemy się odchudzać, pozbywać się nadwagi. Porozmawiamy o tym. Później będzie sprawa nałogów, ale teraz, kiedy na wiosnę przychodzi nam pięknie na dworze, kiedy rozbieramy się i chcemy widzieć siebie taki piękny, szczupły, zgrabny, takim jak kiedyś byliśmy, żeby rzucić tą nadwagę i pozbyć się tego balastu. Wobec tego kończę z tym. Do usłyszenia w następnym programie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i proszę, jeżeli są pytania, moja poczta e-mailowa kaczorowski.info@gmail.com lub na Facebooku również zapraszam, jak również na moje strony internetowe kaczorowski.info lub .info.pl. Do zobaczenia.